Subnautica. Nie przekonaliście mnie. Po ostatniej rozgrywce Occupy Mars bardzo spodobało mi się tworzenie oparte na różnych rozwiązaniach technologicznych. Na rozwiązaniach, które w zasadzie trzeba sobie samemu wypracować. Stworzyć coś, co otwiera przed nami kolejne furtki, kolejne możliwości. Kryzłem się z tym trochę, czy oby ten tytuł na pewno jest tytułem nadającym się do ASMR, do gameplayu ASMR. Czy wpisuje się w kanony gameplay ASMR. Przeglądałem trochę zasobów w sieci i zauważyłem kilka realizacji na wiele różnych sposobów. Były one ciekawe. Myślę, że i tym razem tak będzie. Bardzo liczę na wasze opinie pod koniec odcinka. A tym wszystkim, którzy jeszcze nie subskrybują kanału Czas po deszczu, zapraszam do takowej subskrypcji. Moi drodzy, jeżeli jesteście gotowi, to możemy zaczynać. Mamy tutaj kilka trybów, które moglibyśmy wybrać. Tryb przetrwania, swobody, ekstremalny i kreatywny. Myślę, że swoboda byłaby nieco nudna. Spróbujemy wybrać tryb przetrwania i od tego zaczniemy. Się dzieje wewnątrz samochodu, kiedy jest wypadek i mamy dużo rzeczy przy sobie, przewozimy wszystko w rowach po kabinie. Okej, możemy działać. Gaśnica. Naciśnij. Wyszedł gaśnicy. Chyba opanowana. Doznano niewielkiego urazu głowy. W tych okolicznościach można uznać to za optymalny wynik. Dzień dobry, by tworzyć lub zamknąć PDA. Wspaniale. Dobrze, coś tutaj mamy do przeczytania. A, okej. Okay. Tutaj będą się pojawiały komunikaty, które wskakują nam na ekranie. Coś mamy w ekwipunku. A, tylko gaśnicę. Co jeszcze? To jest jakaś baza danych. Dobra.
puścimy światełko i jedzonko. To nam będzie potrzebne. No dobra. Coś jeszcze możemy tutaj zdziałać. Fabrykator. To już widziałem gdzieś i wiem, że tutaj możemy coś budować. Ale chyba do tego potrzebne będą zasoby. No dobra, rozejrzyjmy się. Zajrzyjmy się trochę. O, strasznie szybko tlen ucieka. Co tutaj mamy? Mamy złom. Przybyw szybki dostęp. Aha, dobra, czyli możemy sobie ustawiać w ekwipunku podręcznym pewne rzeczy, które znajdziemy w porządku. O, już powietrze, powietrze. Strasznie krótko. Dobrze, rozejrzyjmy się. O, tutaj coś jest. O, niedobrze. No dobrze, środowisko nie jest do końca sprzyjające, trzeba to przyznać. A to znaczy, że musimy uważać. Uciekamy. No nie, jak tak dalej pójdzie, to płynne powierzchnie. No, dobra, jest trochę hardkorowo. Trzeba się trochę ogarnąć. Dobra, trzecie mamy słabo. Podreperowałbym trochę, zanim zejdę znowu pod wodę. No spokojnie. No, zobaczmy. Woda jest ok, jedzenie jest ok na razie. Apteczka użyć, tak. Dobra, szukajmy czegoś dalej. Ale czego tak naprawdę szukamy? Biorąc pod uwagę to, że znajdują się jakieś surowce, spróbujmy poszukać jeszcze jakiegoś złomu. Podnieś złom. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Rozbij fragment. Zbierzemy. Podstawowy materiał budowlany. Dobra, czyli rozumiem, że tutaj wszystko bazuje na tytanie. Tutaj mam jakąś tubę. Może na razie nie będziemy się tam zbliżać. Koralo, rurkowiec olbrzymi. O, tu można fruwać wskaźnicą. O, świetnie. Czyli można byłoby się ewentualnie szybko wynurzać i używać w ogóle gaśnicy jako silnika odrzutowego. Jak najbardziej mi to pasuje. Dobrze, poszukajmy jeszcze różnych innych patentów. Jest tu coś ciekawego. O, uwaga, to co to jest? Złom, zbieramy. Zbieraj złom.
sensie nic nie widzę do jedzenia, tylko i wyłącznie jakieś części porozrzucane. Zjedz coś. No właśnie. Co tam mamy? Kostka jedzenia. O, dobra, uzupełniło się. W porządku. No to słoneczko zachodzi. Dobrze, poszukajmy. Poszukajmy jeszcze jakichś surowców. Tutaj coś jest. Nie bardzo. O, tu się coś świeci. To jest co? Bioziele. Dobra, to nie. O, tu jest jakiś element. Jakiś komponent, dobra. Powietrze, powietrze. Coś taka źródła z dużym okiem. Dość głęboko. Chyba to nie jest dobry moment, żeby się zapuszczać tak głęboko. Zaraz, gdzie jest nasza kapsuła? Tutaj jest. Troszeczkę daleko odpłynęliśmy. Ten cały ocean pod wodą w nocy nabiera zupełnie innego wydźwięku. Tam się coś świeci, ale nie będę odważny, żeby tam wpływać o tej porze. Dobrze, wchodźmy do kapsuły, zobaczmy, co da się zrobić z tego, co mamy. Zdejmijmy sobie, to jest kostka odżywcza. Czy my tu mamy kostki odżywcze? Wykrywam zwiększenie lokalnych poziomów promieniowania. Decyzja pokrywa się z rzutem zniszczenia na pewnych podwanym w czasie kolizji. Dobra, trzeba będzie uważać bardzo na to. No nie widzę tutaj nic takiego. Okej, dobra. Tu nic takiego nie widzę. Co my mamy przy sobie? Mamy tutaj trochę złomu. Mamy tytan, gaśnicę. Trochę wody, jeszcze trochę jedzenia. O, proszę bardzo, coś się pojawiło. Tytan. Świetnie. Tytan. Jeszcze ze złomu. Nawodne. Wodoszczelna szafka. Czym jest potrzebna szafka? A tutaj sprzęt. Pływająca pompa powietrza. Jeżeli tylko będę... Standardowa butla O2. Bierzemy. Stworzono nowy schemat. A, dobra, ale co z tym dalej? To się gdzieś... O, tu jeszcze coś było. Standardowa butla, wysokopojemnościowa butla. Ale zaraz, momencik, po kolei. Co nam się tu pojawiło? A, jest butla. Przypisała się do ekwipunku. 30 sekund tlenu, mieszanka O2 sprężona, sprężone, zdatne do oddychania powietrze. Świetnie, czyli rozumiem, że to będzie wpływało na wyniki naszego czasu przebywania pod wodą. Co tutaj nam się jeszcze pojawiło? Butle mamy. A w opcji, a zaraz tutaj właśnie. To jest ta szafeczka. Dobra, i mamy jeszcze trochę materiałów podstawowych. Dobra. Sztabka tytanu. Przetopiona sztabka tytanu. Tytan razy 10. Sobie sprawdzę, jak wygląda nasz ekwipunek. A, mamy bardzo dużo tytanu. Dobrze, tu jeszcze mamy trochę złomu. To też warto było przerobić, tak żeby już mieć. A, czy jak przerobię tytan na sztabkę tytanu, to czy później będę mógł używać tego tytanu? W tej wersji przerobionej, przetopionej. Jeszcze sobie zerknę. Kurczę, sporo tego. Gaśnica. Dobra, coś nowego się pojawiło. Mamy to wysokopojemnościowa butla. No właśnie, tutaj mamy na przykład tytan razy 4. Potrzebujemy rudę, srebra, szkło i standardową butlę, którą posiadam.
poszukać tych rzeczy. Na razie mamy standardową butlę, więc pasowałoby jednak poszukać minerałów. Jak z wodą. Woda i jedzonko chyba jest ok. Zaczyna się wschód słońca. No to wskakujemy poszukać tych surowców. To są jednak rzeczy, widzę, bardzo ważne. Szukajmy tych kostek. Różnych skałek. Tutaj coś jest. To co to jest? Komentny, to nie jest to. Nie tego szukamy. O, już widzę, że butla pracuje. Butlen nie ucieka tak szybko. To bardzo dobrze. O, już się robi jasno, bardzo przyjemnie. To jest właśnie dobra pora na eksplorację jaskiń. Ale zanim tam wpłynę, to jednak sobie pozwolę uzupełnić tlen. Żebym się tylko nie zgubił. I zobaczmy. Ostrożnie. Co tutaj jest? Jakiś dłoń. Co to jest w ogóle? O, i sobie wybucha. No dobra. Kurczę, trochę nerwowo. Kwarc. Ostrożnie z tymi rybami. To już mamy. Podnieś. Jakaś pokrzywka. A tutaj coś jest. O, tu są jakieś. Są jakieś minerały. Kwarce. Siarka w pobliżu. Znowu ten tlen. Dobra. Okej. Jakaś siarka. A to co to jest takiego zielonego? Jajo stworzenia. Zaawansowane teorie. Obce jaja. Dobra, będziemy sprawdzać to za chwilę. O, tutaj coś jest. Miedź jest podstawowym składnikiem żądania silnicy energii. Dobra. Mamy trochę miedzi. Tu jest jeszcze jakiś kwarc. Dobra. To będzie atakować, czy nie? Lepiej stąd uciekać. Muszę kontrolować zawartość tlenu. No i znowu z tym tlenem. Bardzo słabo. Dosyć rozległa jest ta jaskinia. Spróbuję troszeczkę zanurkować niżej. Tu co tu jest? Pężówka. Odkryto nową formę. Co formę życia mogą zmienić nieczekanie na właściwość testu dzwonią. A to co to jest? Dobra, to chyba coś mamy, bo... Znowu. Dobra, słabo ze zdrowiem, wracamy. Sporo tego. Dużo składników rozrzuconych jest na dużych powierzchniach, ale widzę, że nie występują one płytko, tylko trzeba jednak atakować w jaskiniach. To jest miejsce, gdzie powinniśmy szukać. Dobrze, co my tu mamy? Mamy sporo miedzi, sporo kwarcu, no i oczywiście tytanu. Jajo stworzenia, pęcherzówka. Pęcherzówka to jest nasze pożywienie. Plus 6. H2O minus 4. Unikana błona zewnętrzna może być. A, płyny. Na to siup. Vital signs stabilizing. Dobra. Pężówka. O, tutaj mamy jakieś nowości.
jest dezynfekowana woda, ale to nie jest nam potrzebny utleniacz. Zasolona pęcherzówka przypomina suszone mięso, odwadnia, ale zachowuje świeżość na długo. A, czyli musimy się jeszcze tutaj mierzyć ze świeżością. Dalej nie mamy srebra, szkła. Tych rzeczy, dobrze. Zobaczmy, co nam się tutaj nowego pojawiło. Woda. To jest jednak na ten moment dość ważne. To spróbujmy zrobić tej wody trochę. Smażona żywność. Dobra, tutaj nic nie zrobimy. Tutaj też nic. Tutaj się coś pojawiło. Nic. O, w narzędziach. Przyrząd wynurzeniowy. Uwagnie, że wypornościowa reakcja chemiczna, wytworzenie gazu lżejsza od powietrza w celu szybkiego wynurzenia. To by było dobre do odzyskiwania tlenu, znaczy do pozyskiwania tlenu w momencie, gdybyśmy zapuścili się dość głęboko. Elektronika, miedziany przewód. Atomy miedzi sformowane na przewody elektryczne. Ale tu jeszcze nic nie zrobimy. Szkło. Proszę bardzo, mamy szkło. Dobra, jeszcze mamy tytan ze złomu. Okej, dobrze. Jak to teraz wygląda? Zerknijmy. Zerknijmy, gdzie my tu mamy. Moment, bo tu się pojawiły różne rzeczy. Mamy teraz szkła dużo. A, i nasz zasobnik jest prawie pełny. Ale sekundę, czy tutaj nie było czegoś? No właśnie, tu możemy odłożyć część zasobów. Dobra, to sobie zostawimy. Czyli jeszcze będzie nam potrzebne... Modzią panie. Jeszcze nam będzie potrzebne srebro. Tytan. No nic, to już nic nie ma. Nic, co potrzebujemy. Okej, jakie mamy zasoby? Czy mamy coś do jedzenia? Mamy dwie butelki wody. I widzę, że już tutaj będziemy musieli tą wodę uzupełnić. Ale przynajmniej wiem, jak ją pozyskiwać. To jest bardzo ważne. O, tutaj jest jakieś jajo stworzenia. To będzie można schować. I jakiś grzyb kwasowy. Grzyb kwasowy. Dobra, to też schowamy. Potrzebujemy miejsca w zasobniku, bo nie wiemy, co nas tam będzie czekać na dole. Kwarc, no dobrze. To na razie zostawimy. Jak tam? Jest jeszcze jasno. To już chyba nic. Jeszcze z drugiej strony sprawdzimy. A, tu też nic. Znowu jaskinia. O, tutaj coś jest. Dobra, uciekamy stąd. Co się stało? Katastrofa i szpinak. Ale mam cały swój ekwipunek. A to dobrze. No dobra, czyli był dylemat ze zdrowiem. Mamy jakąś apteczkę. Aha, no dobra. No to jeszcze raz. Tu jest coś jeszcze. Mamy jakaś miedź. O kurczę. Co to się stało? Aha, dobra. No tutaj już mamy kolejną nauczkę. Nie jedz żółtego śniegu. Szukamy dalej składników. O, tutaj mamy coś jeszcze. Łap, łap. Dobra. A to możemy złapać. Bumerang. Zobaczmy, co tam w tym naszym komputerze pokładowym możemy zrobić. I przede wszystkim uzupełnimy zasoby. Więc mamy tak. Na pewno wodę.
coś do jedzenia. Smażony. Dobra. Pęcherzówka. Jeszcze jedną wodę. Nie, jedzenie będzie chyba bardziej ważne, bo ta woda się dosyć szybko uzupełnia. Dobra. Co tutaj powstało? Okej, a zasoby, materiały podstawowe. Torsz, tapka tytanu. Czy to coś zmienia? Sprawdźmy. Układ elektroniczny, miedziany przewód. Nie, tutaj na razie nic nie możemy zrobić. Dobra, a co w naszym PDA? Oj, dużo komunikatów. Uwaga, postępująca degradacja. Rdzenie napędowe komory może doprowadzić do eksplozji kwantowej. Kontynuuj obserwację. Czyli obserwację. Brakuje nam tych komponentów. Dobrze, skupiam się teraz całkowicie na szukaniu jeszcze tego srebra. To jest dość ważne. Jakiś kwarc. Ostrożnie. Tu mamy jeszcze kwarc. Tam w pewnym momencie była informacja o tym, że mamy jakieś zasoby siarki, ale ja tego nie widziałem. Dobra, tu mamy nieco głębiej. Spróbujemy uderzyć w tą stronę. O, tu są jakieś zasoby. Coś mi tu atakuje. Nie, na razie nie. A to co to jest? Piaskowiec jakiś. Złoto. Mamy złoto. Dobra, czyli tu są jakieś zasoby. Życie na tej planecie wyrwał w niezwykłej różności odmiany. Wielkości biomy zalecam. Dalsze badania. Dobra. Ile tlenu jeszcze możemy coś poszukać? Wabień. Dobra. Tutaj coś jeszcze. Mamy srebro. Możemy wracać. Świetnie. Pytanie, gdzie my jesteśmy zaraz? Czy tutaj gdzieś mamy... A, mamy kierunek. Ok. Wodorostów. Trzeba przyznać, że ładnie tutaj. Zerknijmy, co my tu możemy zrobić. Jedzonko. Usmażona. Tryfterka. No to tego to już na pewno smażymy. Przyda się. Łypacz. Też zjadliwy chyba. Dobrze, to już jedzenia nam nie powinno zabraknąć. W porządku. A, tu mamy rzeczy zrobione. Elektronika, surowce, szkło. Widzę, że sporo komunikatów. Musimy trochę poczytać. Zobaczmy. Są się nad zabiciem okropnego smaku lokalnego mięsa solą lub miejscowymi ziołami i przyprawami. Czyli możemy szukać ziół i soli. Dobra. Powinno wystarczyć. Wysokopojemnościowa kutla. W końcu jakiś postęp. No proszę. Mamy to. Mamy to. Zobaczmy, jak to wygląda. Czy nam jest podłączona? Standardowa kutla. Zamień przedmioty. 90 sekund tlenu. No to załatwia temat. Możemy już dosyć głęboko wchodzić pod wodę. Jedzenie. Łypacz plus 30 i plus 3 do wody. Czyli ten usmażony łypacz. Tu plus 20, plus 19, czyli tak naprawdę największy przy teoretycznie przez trzech łypaczach. Możemy się całkowicie nakarmić. Czyli jeżeli się mocno krytyczne, to cykla to nastąpi w ciągu 2 godzin. Ale co to znaczy? Co to znaczy? Są 2 godziny. Czy ja zdążę tam dopłynąć? Warto się tym zainteresować. Jestem już całkiem blisko. Tutaj mamy jakieś kolejne
jakieś kapsuły. Promieniowanie jakieś. O, panie. To nie, nie, nie. Spróbujmy obejść naokoło. Ale już bardzo fajnie tlen pracuje. Już tak nie zużywa się w takim tempie. Co jest? Co jest? To nie mogę się zbliżyć do środka. Bliżej do aurory. Nie będę mógł wejść do środka. Ale spada. Gdzie jest kierunek tutaj? Strasznie spada życie. Dobra. Czyli do tego się nie mogę zbliżyć. Interesujące jest to, że tutaj praktycznie od tego, co zbieramy, bardzo wiele zależy. Możemy się całkowicie rozbudowywać od tycharka. Zestaw elektryczny i włóknista siatka. O, jak, dlaczego tego wcześniej nie zauważyłem? Zestaw elektryczny i włóknista siatka. Sprawdźmy, jak to zdobyć. Gdzie tu mamy naszą książkę? Wzmożona łaszczka. Czego? Gdzie to wysmak, ale prawie go nie czuć. Dobra. Gdzie to było? Gdzieś wcześniej, czy przeoczyło mnie? Chyba wcześniej. Co my tutaj mamy? Konstruktor baz. Chipów komputerów, zestaw elektryczny nam jest potrzebny, o, nóż survivalowy, guma silikonowa i tytan. A skąd wziąć gumę silikonową? Jest, oddycharka. Zestaw elektryczny, jest. Ruda srebra dwa razy i mamy zestaw elektryczny. Mamy też sporo jedzenia, musimy trochę nadrobić, jeżeli chodzi o zasoby. No dobrze, smażona żywność. O kurczę. Stan krytyczny za 10. Jakieś odliczanie się zaczęło. Będą fajerwerki. Skoro nie możemy nic zrobić, to chociaż popatrzymy. Schematy, skafander przeciwpromienny. No dobrze, czyli rozumiem, że w tym momencie promieniowanie wzrośnie, a moje szanse na powrót do domu są raczej nikłe. W tym wyposażeniu coś się pojawiło. Skafander przeciwpromienny. Potrzebujemy ołów i włóknista siatka. Skąd zdobyć włóknistą siatkę? Włóknista siatka, proszę pana. Guma silikonowa, o, zlepek nasion wodorostów, a włóknista siatka? Gdzie jest włóknista siatka? Tu jej nie widzę. Panie, trzeba zrobić włóknistą siatkę. Jak zrobić włóknistą siatkę? A, czyli po prostu brakuje nam schematów. No dobra, ale tutaj jedną rzecz kojarzę. Gdzieś widziałem te nasionka świecące. Dobrze myślałem. Mamy coś takiego. I to całkiem blisko. Pytanie, czy będzie można to zerwać? Pnącz wodorostów. No. O! Możemy. I już mnie coś atakuje. Kurczę. No i pan jakiś. Mamy to. Pnącze wodorostów. Wracamy. Co to było? Dobra. O, dobra, tego jest więcej. Lepiej.
lepiej się ewakuować. Tylko pytanie, czy płynę w dobrą stronę? Nie, w złą stronę płynę. Mamy, dobra. Kurczę, nie ciekawie spotkać takiego jegomościa. Dobra, zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Guma silikonowa, proszę bardzo. Prawo, doskonale. Nóż survivalowy. O, to będzie coś bardzo potrzebnego, na pewno. I proszę bardzo, płetwy. O, tu się pojawiło więcej rzeczy. W porządku, zobaczmy, jak wyglądamy teraz. Proszę bardzo, są płetwy. Przekładają pionowy ruch na siłę napędową, zwiększają szybkość pływania o około 15%. No, ale to zawsze coś. Chciałbym zdobyć jeszcze tą maskę. Ale tu jest potrzebny zestaw elektryczny, a do zestawu elektrycznego tam było chyba sreberko. Dokładnie. No to nic, na razie będziemy szukać. Na razie będziemy tego szukać. Tutaj są jeszcze komunikaty. Dobra, no to mamy wszystko odczytane. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. I powiem wam, że podoba mi się. Moi drodzy, wiele przygód chyba przed nami. Jestem ciekaw, jak wam się podobała dzisiejsza rozgrywka. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć więcej odcinków. Powiem wam, że bardzo, bardzo mnie to wciągnęło i widzę, że mamy tutaj sporo możliwości, tym bardziej, że chyba będzie również można rozbudować ten moduł o jakieś kolejne dalsze moduły, większe, szersze, o różnej funkcjonalności. Na pewno może